kiedy przyjeżdżam do domu, w którym wynajmowałem razem z moją kochaną, a tam walizki wystawione, co ty robisz, no dlaczego, no wyprowadzasz się. Ja się wyprowadzam? Tak, wyprowadzasz się. A dlaczego? A powiedz, co mówi twój mózg, kiedy oglądasz jakiś film i są tam sceny, które są właśnie jakieś bardzo wzruszające. I ty z jednej strony, znając warsztat, będąc producentem, będąc reżyserem, będąc aktorem, czy ciebie to wzrusza? Twój mózg tak reaguje? Czy ty mówisz, oho, dobrze to zagrani, albo trochę przeciągnięta scena, czy też łzy się pojawiają w oczach? Absolutnie zachowałem w sobie te trampki cały czas, o których mówiliśmy na początku. I uwielbiam chodzić do kina i do teatru, oglądać kolegów. Uwielbiam, jak mnie targają emocje i najczęściej odbieram to emocjonalnie, ale jeśli widzę kłamstwo, to jestem bezwzględny. To znaczy w ocenie nie ludzi, ale powiedzmy gry na przykład. Gry aktorskiej, tak zwanej gry aktorskiej, czy to błędów castingowych. Tak, też, bo jeżeli ktoś nie jest prawdziwy, czyli no nie poświęca życia temu, to ja to od razu wyczuwam, tak? Że ktoś mi tutaj próbuje oszukać, dokleił sobie wąsik albo zmienia głos, nie wiadomo po co, tak? To wtedy mnie to nie bierze. Ale wiesz, na przykład przeżywałem ostatnio film Teściowie. No po prostu mi się film tak podobał. Tak. Przecież wszystkich ich znam jak własną rękę. Tak, my też Marcina bardzo rozmawiam. Dorocińskiego, przepraszam, zacznę od kobiet i od Majkę Ostaszewską i Izę Kunę i Marcina Dorocińskiego i Adasia Woronowicza. A jednocześnie jak oni są tak prawdziwi w tych problemach, jak w tym filmie, to są sobą i nie są sobą. Dokładnie to, co ty mówisz. Bo to chodzi o to, że my przecież nie oszukamy grając, że nie jesteśmy sobą, bo nawet człowiek idzie na film, to patrzy, gra Karolak. Tak. Ale ja mogę widza przekonać, że inaczej w tej roli myślę, po prostu. Hmm. A to jest już bardziej głębsza sprawa budowania roli. Nie tak, jak się chyba wydaje większości, że prawda, tutaj sobie jakieś zewnętrzne atrybuty dodam i już będę inną postacią. No, no to tak nie jest. To jest bardziej intymny, moim zdaniem, związek. Dlatego fajnie jest grać to, co się samemu przeżyło. No właśnie. I tak tutaj moglibyśmy się długo, bo też jeszcze historia z testosteronem, jak siedziałeś w restauracji. Tak, i właśnie Andrzej Saramonowicz podszedł i mówi... Ja opowiadałeś swoją historię miłosną, bardzo dramatyczną, po czym z czego powstała komedia. Komedia powstała, zresztą ja nigdy nie zapomnę, jak grałem Testosteron i opowiadałem o tej właśnie, kiedy przyjeżdżam do domu, w którym wynajmowałem razem z moją kochaną, a tam walizki wystawione, co ty robisz, no dlaczego, no wyprowadzasz się. Ja się wyprowadzam? Tak, wyprowadzasz się. A dlaczego? No dlatego, że już nie jesteśmy razem. Mówię, ale 20 minut temu, jak jechałem, mówiłaś, że mnie kochasz, a ona do mnie mówi, tu robiłam taką pauzę. Kłamałam. I ja myślałem, że ludzie będą płakać. Tak. A ludzie, pauza i cała sala w śmiech, no bo się nagle okazuje, że to po prostu to jest takie ludzkie, tak? I to, tak. No. Więc... Przypomina też piosenkę, która Iga Sembrzyńska śpiewała. Mówiłam, że cię kocham, kłamałam. Tak, kłamałam, tak. I to jest coś takiego, że ten testosteron rzeczywiście... W ogóle jest taki czas, że rzeczywiście moja filmowa w ogóle egzystencja się rozpoczęła właśnie od Tomka Koneckiego i Andrzeja Saramonowicza. I to też ciekawe, bo po premierze Testosteronu Tomek Konecki, który bardziej zajmował się filmem niż Andrzej, podszedł do mnie i mówi, ty chyba będziesz dobry w filmie, bo ty masz taki wysoki głos, wiesz?